Holy Grail. Cześć, witajcie w małym poradniku dotyczącym ustawień. Miałem tego nie robić, ale widać, że po prostu nie używacie ustawień, które są w grze, typu nos w górę, nos w dół, obrót skrzydłami. Nie potraficie dobrze tego wykorzystać. Dlatego też omówimy sobie po kolei, co można zrobić w tej grze. Wykorzystać to, co jest możliwe do ustawienia. Czułość myszy to wiadomo, każdy dopasuje do siebie. Wejdźmy na razie w ustawienia zaawansowane. Tutaj mamy określenie szybkości przechylenia i szybkości wyrównania lotu. Większość z Was pewnie ma to na maksa. Prędkość przechylenia. Jeżeli lecimy za przeciwnikiem, skręcamy w lewo, na przykład robimy ruch myszą i tutaj ta wartość odpowiada szybszemu lub wolniejszej zmianie ustawienia skrzydeł. Za szybko według mnie jest niedobrze, lepiej jeżeli to robi troszeczkę wolniej. Za chwilę to zobaczycie na filmiku. Szybkość wyrównania lotu. To mi zupełnie nie pasuje, jeżeli samolot sam się wyrównuje. Jest to niedobre, chociaż mam ustawione na zero niektóre samoloty i tak powoli one będą się ustawiały do poziomu. Automatyczne klapy. Włączenie automatycznych klap powoduje to, że samolot przy manewrach on sam z automatu nam spowalnia. Klapy decydują o spowolnieniu prędkości. Jeżeli latacie na włączonych, nie wykorzystujecie tak naprawdę prędkości samolotu, którą on ma, dlatego że on wam sam z automatu będzie zwalniał. Teraz omówimy sobie inne zakładki ustawienia. Będzie to strzelanie. Strzelanie wiadomo, każdy ma ustawione na lewym, odpalenie rakiet w zależności od tego, jak wam pasuje. U mnie jest ustawione w ten sposób, ale chciałem zwrócić uwagę na salwa z grupy uzbrojenia 1, 2, 3. Często przegrzewacie broń, macie w konfiguracjach samolotów karabinki połączone z dużymi działkami. I w tym zamieszaniu, które panuje obecnie, że dużo jest przeciwników dookoła, bardzo często przegrzewamy tę broń. I warto sobie ustawić salwę z grup uzbrojenia. Tego na co dzień nie używam w tej chwili, ale na potrzeby filmu tutaj ustawiłem. Chodzi o to, że po przegrzaniu dużego działa, które szybciej się przegrzewa, mamy możliwość ustawienia sobie samych karabinków na oddzielnym przycisku. Gdy przegrzeje nam, strzelając z lewego myszy, przegrzejemy działka, możemy zrobić coś takiego, że będziemy odpowiedni klawisz naciskając, strzelamy tylko z karabinków. W tym czasie przeciwnika delikatnie oklepujemy, nie dajemy mu spokoju. Natomiast te duże działo, ono nam się wychładza, tak? Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce salwy uzbrojenia. Pod dwójeczką mamy karabinki, pod jedynką mamy duże działo. Dwójka, karabinki strzelają same. Teraz strzelają dużo. Następna część, lot. Tego to już zupełnie większość z nowych graczy nie używa i nie wie o tym, że jest to naprawdę... Są to pożyteczne ustawienia. Nos w dół, lecąc poziomo, naciskamy klawisz odpowiedni. Samolot nam zaczyna kierować się dziobem do dołu. Nos w górę, tak samo. Taki sam sposób działania. Przechył w lewo, przechył w prawo. To jest ten obrót skrzydłami wokół własnej osi samolotu. Wychylenie w lewo, wychylenie w prawo. To się przydaje w sytuacjach, gdy lecimy na samolocie, który ma tylnego strzelca. Nastawiamy się manualnie, strzelając z tylnego.
No i co zrobić, żeby unikać jego ostrzałów, żeby nie dawać, żeby on trafiał, albo jak najmniej trafiał. Do tego właśnie przydatne są te przyciski. Wychylenie w lewo, wychylenie w prawo. Za chwilkę na filmie będzie to wszystko widać. Sami ocenicie, czy czasem nie warto jednak pozostawiać sobie takich rzeczy. Tutaj mamy jeszcze to, co wcześniej wspominałem, klapy. Ustawiłem sobie na literkę E, tak już gram od lat. I automatyczne klapy, tak jak wcześniej widzieliście, są wyłączone. Używam, kiedy sam wiem, że potrzebuję, a nie automat robi to za mnie. Teraz zobaczmy, co to jest, co daje nos w górę. Lecimy sobie poziomo i naciskam w tej chwili, nie robiąc nic myszą, tylko i wyłącznie klawisz nos w górę. Zobaczcie, co samolot robi. Bez żadnych kombinacji, bez żadnego dużych ruchów myszą zrobiliśmy sobie takie kółeczko, tak? Bardzo to się przydaje w walce manewrowej z innymi samolotami. No z dół. Leci przykładowo pod nami przeciwnik. Chcemy na niego szybko zejść, to normalnie to byśmy kombinowali, robili coś takiego, tak? Jakieś tam dziwne manewry. Natomiast użyjmy klawisza nos w dół. W tej chwili samolot nam się nakierowuje i już szukamy, gdzie on jest. I możemy go szybko ściągnąć, tak? Klawisze, przechylenie w lewo, przechylenie w prawo. No to wiadomo, proste, logiczne, ale w grze to bardzo fajnie wykorzystywać, szczególnie przy walce gdzieś tam między skałami, czy tym podobne, czy szybciej ustawić samolot. Tak jak używaliśmy nosa w dół do tego, by znaleźć tego przeciwnika, który jest nisko, najczęściej osobiście to używam kombinacji w tej chwili. Klawisz przechył w lewo, nosek i schodzimy na przeciwnika. W przypadku, gdy będziecie atakowali samolot przeciwnika na czoło, no z porównywalną bronią, powiedzmy, nie wiem, że na ciężkiego, ale róbcie coś takiego, że myszką nie ruszacie, macie go na celowniku i obracacie się skrzydłami. W tej sytuacji przeciwnik lecący prosto, mający skrzydła w poziomie, będzie po prostu więcej trafiany przez was niż to, co on zada uszkodzeń. Próbujcie sobie gdzieś tam w grze coś takiego zrobić. Naprawdę przynosi to dosyć fajne efekty. Interfejs bitwy. Tutaj każdy ma ustawione z oryginału lewy alt, jednakże warto spróbować ustawienia w ten sposób, że poprzez naciśnięcie klawisza. Czyli nie chwilowo naciskamy i to zaraz nam znika, jak puścimy, ale na stałe. Tak, jedno wciśnięcie powoduje dodanie tych wszystkich możliwości, które są, a to jest między innymi nazwa gracza z większej odległości widoczna, paski życia. Z większej odległości więcej widzimy. Nie tylko jakieś kropki latające, tylko no, jednak też możemy ocenić, czy dany samolot ma dużo HP, czy nie. I czy czasem nie warto może gdzieś tu podlecieć i go oklepać przy okazji. Kamera w tył. Dla mnie jest to przydatne też w sytuacji, gdy ktoś mnie goni. Nie mam czasu na to, żeby włączyć kamerę swobodną, rozejrzeć się. Ale chwilowe naciśnięcie klawiszy kamera w tył powoduje, że niejednokrotnie jesteśmy w stanie ocenić odległość samolotu, czy on jest uszkodzony, czy nie jest uszkodzony, kto nas atakuje i tym podobne rzeczy. Teraz zobaczmy wykorzystanie klawisza Alt, o którym mówiliśmy. Lecimy i co tu widzimy? Oznaczenia baz w tej chwili tylko, tak? Nic więcej, ale zobaczcie. Za chwilę, o, naciśnięcie klawisza Alt, puszczenie. No i co, już mamy widoczne na sektorach cele naziemne, które są. To jest dla
bombowców, szturmów też się przydaje. Widzą, czy jest sens w ogóle tam wlatywać, czy też nie, tak? Wyłączymy na chwilę, poszukamy przeciwnika. No to go widzicie, no nie można zauważyć. Ale włączmy sobie jeszcze raz klawisz Alt. I widzicie już na mapce, one nam się pojawiły. Czasami jak ktoś inny z naszych samolotów leci, to jeszcze szybciej to będzie widać. Daje nam to przewagę. Zobaczcie, że oddalimy się trochę od niego. Wyłączymy ten klawisz. Zobaczcie, już nam powoli to wszystko znika. Nie widać nic. Włączamy ponownie. Już mamy, co to jest za samolot, ile ma HP. Bardzo fajna, przydatna sprawa. Teraz pokażemy sobie, jak wygląda, do czego nam się przyda ustawienie klawisza kamery swobodnej. Atakują nas, znaczy atakują, no podchodzą do nas w dole, tak? Żeby zobaczyć, gdzie oni są, co robią, no to musielibyśmy się skierować nosem w dół, żeby cokolwiek zobaczyć. A teraz używamy klawisza kamery swobodnej. Zobaczcie, widzimy wszystko, co się dzieje. Możemy się już przygotować, wybrać sobie przeciwnika, którego zaatakujemy. Schodzimy na niego. Snajpera sobie przygotowujemy, który nam się lepiej ustawi. No i klepiemy. I z powrotem do góry. Teraz uciekając używamy kamery w tył. Patrzymy, tu jest jeden. Jest 1600 metrów za nami. Także na spokojnie, teraz tam gdzieś drugi się pokazał. Ale do tego właśnie należy wykorzystywać te klawisze. Bardzo wam się, myślę, przydadzą przy odpowiednim ich użyciu. Teraz zobaczmy wykorzystanie klawiszy wychylenie, nachylenie w sytuacji, gdy używamy manualnie tylnego strzelca. Zobaczmy, ja naciskam w tej chwili, żeby strzelał, on nie strzela, dziwne, nie? Ale to jest kwestia jeszcze, że w tej chwili nasz tylny strzelec nie będzie strzelał ze względu na to, że trafiłby nasz ogon. Musimy się lekko przechylić na boki i wtedy on będzie strzelał. Teraz goni nas na przykład przeciwnik. I patrzcie, że tam te palotki klepią i syklepią. I strzelamy. Cały czas gdzieś go tam namierzamy, żeby nas mniej jego kule trafiały. Używamy klawiszy wychylenie, nachylenie, ale tylko po chwilowym naciśnięciu. To jest ułamek sekundy w jedną, w drugą stronę. On będzie robił nam, zobaczcie, takie dziwne ruchy, tak? Zmienia kierunek lotu, jest to gorsze do trafienia dla przeciwnika.